Pani marszałek, Wysoki Sejmie. Jak Państwo pamiętają, znana z podróży Gullivera Jonathana Swifta Wielka Akademia Lagadyjska, według Swifta satyryczny odpowiednik brytyjskiej Królewskiej Akademii, zachęca do takich wynalazków jak ekstrakcja światła słonecznego z ogórków czy zmiękczanie marmuru, by uzyskać zeń poduszkę do igieł. Akademia Lagadu przygotowała również całościową koncepcję ulepszenia mowy ojczystej, której to idei istotę stanowi założenie i przekonanie, iż słowa są jedynie nazwami przedmiotów. Wygodniej więc byłoby dla wszystkich, gdyby nosili przy sobie przedmioty konieczne dla wyrażania sprawy, o której chcieliby rozmawiać. Pamiętają wszyscy Państwo i znają pewnego polityka, który jeszcze tak niedawno pracowicie i z upodobaniem nosił przy sobie pewne szczególnie osobliwe i specyficzne przedmioty, pewnie całkowicie mu niezbędne dla wyrażania pewnych jego szczególnie osobliwych i specyficznych myśli i koncepcji. Dziękuję uprzejmie.